Hej ekipa, witam was stanie. Witam was ponownie z City of Gangsters. Budowanie biznesu w ciężkich czasach prohibicji nawet jest dosyć łatwe, choć nie zawsze idzie po nasze myśli, ale dokładnie jak to funkcjonuje, jak się buduje taki biznes, zapraszam do odcinka. Jak widzicie, niebieskiego terytorium troszkę przybyło, troszkę się poszerzyły nasze terytoria i na gruzowiskach starych gangów Conti i Lee budujemy także nowe miejsca, nowe fronty. Pomimo tego, że nas tu nie lubią, bo jednak część ludzi tutaj żyjących, pracujących, to jest stara członkowie rodziny, na przykład Conti, i oni nas tu wręcz nie chcą, ale tutaj naprawdę żyła złota i trzeba tutaj budować tą relację. Co z Doilami? Jeszcze nie wiem, na razie na nich nie mam pomysłu. Na razie nie przeszkadzają mi w biznesie. Tak samo Fireflag za rzeką, nic tam nie robi większego, więc na razie ich nie ruszam. Nasza ekipa urosła do 9 członków, z czego nasza główna postać odpowiada za relacje, budowanie relacji z innymi gangami. Mamy jedną osobę, no dobra, jedną osobę główną do transportu, ale także cała reszta wozi te towary. Mamy rodzinkę Petersu, która jest od brudnej roboty. I cała trójka, Team of F, Hangi i Fakit, te kobiety dbają o relacje i budowanie pozytywnych nastrojów wśród osób, które są objęte ubezpieczeniem. Na przykład taki Ronald Broman ma 23 punkty zadowolenia. Oczywiście informujemy go, że od dzisiaj, chłopie, nam płacisz. Trzeba dobrowolne ubezpieczenie zapłacić, dobrowolne przymusowe dodam. Więc nawet nie ma tutaj żadnych negatywnych aspektów. On jest zadowolony, że nam może pomóc. I właśnie po to te nasze panie są, żeby budować takie pozytywne nastawienie. No i jeszcze mamy dwie osoby produkujące, panną Wieczorek, która dba nam o produkcję piwa, tego podstawowego, i nasz Arthur Lang, który dba o produkcję syropu, który później służy do produkcji piwa. Jeżeli chodzi o ten cały proces produkcyjny, już powoli dochodzę do kompleksowej produkcji, czyli od zakupów jęczmienia, produkcja syropu, produkcja piwa i sprzedaży tego w tym oto fajnym przybytku ukrytym przed władzami. I powoli coraz bardziej myślę na tym, żeby zautomatyzować ten proces, bo mamy takie opcje automatycznego dostarczania, kupowania i może dzisiaj tego spróbujemy. Tak jest chyba nasz cel. I właśnie kolejne narożniki dołączają do nas. Coraz więcej ludzi chce nam płacić, coraz więcej ludzi chce z nami współpracować i najlepsze jest to, że otworzyłem kolejny biznes. W końcu udało się, słuchajcie, udało się otworzyć produkcję podstawowego piwa, tego lepszej jakości piwa, Black Room Beer. Dzięki temu nie dość, że będziemy mieć lepsze produkcje, to jeszcze kolejne osoby, jak widzicie, ta lista questów, coraz więcej osób chce to piwo i co jest mi naprawdę na rękę, bo coraz więcej osób jest zainteresowanym zakupem tego to piwa, bo jak widzicie, coraz więcej osób tu się pojawia nam na horyzoncie. To jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Bardzo się cieszę. Naprawdę bardzo się cieszę. Mogę nareszcie rozpocząć ten biznes. I w tym momencie, co najlepsze, produkujemy w tym biznesie. Nie wiem, jakoś tak trafiło. Pomimo tego, że miałem tutaj kawiarnię, to kawiarnia nie jest spoko, ale kawiarnia nic nie produkowała. Natomiast ten biznes spadł mi z nieba, bo on produkuje 80 butelek i jeszcze do tego 5 etykiet, które będą na pewno przydatne przy produkcji na przykład whisky. Więc ja się bardzo z tego powodu cieszę. Zobaczmy w takim razie, co tutaj, ile tego potrzebuje i jakie osoby mogę tutaj przydzielić. Ta produkcja nam będzie zajmowała 8 dni, trochę sporo, trochę dużo, ale co by się stało, jakbym podpiął naszą pannę Wieczorek, panią Wieczorek w tą lokalizację, tylko przypomnę sobie, jaka to jest ikonka. To jest ikonka, jeżeli chodzi o produkcję. No właśnie, teraz pytanie, czy ja to namierzę? No i zaraz zobaczymy, czy ja namierzę ten biznes. No będzie ciężko, ale to jest chyba magazyn. Prawdopodobnie magazynowy, tak, przestrzeń magazynowa. I pytanie, czy powiększyło się tu coś w produkcji? 5 tur, nie 8 tur. No to według mnie opłaca się panom Krystynę na chwilę chociaż podpiąć, bo okej, piwo kosztuje, ale to jeszcze lepiej zrobimy. Poza tym mamy questy do dostarczenia, więc bardzo dobrze. Zobaczmy, oczywiście mamy dalszą współpracę z gangami, możemy od jakiegoś czasu współpracować i oferujemy różne nam deale, a to samochody, a to lepszą dostawę, a to różne lepsze biznesy.
Kolejny dinner party, kolejne miejsce, do którego warto się odwiedzić, bo tutaj też relacje budujemy z tymi lokalnymi osobami, warto też tam odwiedzać. Jakie narożniki przyjęliśmy? Przyjęliśmy ten narożnik, przyjęliśmy tutaj na stałe, tutaj przyjęliśmy narożnik i także ten na stałe, tu przyjęliśmy narożnik i w tym momencie tutaj mamy 100%. I co tu mamy? Expired a shame, it's something weird to happen to it. Zobaczmy, musimy tu koniecznie podjechać, bo muszę jakieś, mam niedokończoną sprawę. A kogo mógłbym tutaj skierować? Na przykład Elizabeth. Elizabeth na pewno tam podjedzie. Tylko najpierw Elizabeth. Tak, oczywiście. I co dostajemy w ramach zakończenia tego wielkiego, dużego biznesu? To mam, tego raczej nie potrzeba. Mogę przejąć kontrolę nad nowym budynkiem. O, już zacieramy rączki. A może expand booth parking spot? Raczej wolałbym biznes, raczej bym chyba wybrał to. Sądzę, że misje jeszcze niejednokrotnie nam trafi się, a biznesy w tym momencie, otwarcie jakiegoś nowego biznesu, to jest w okolicach 12 000, więc wiecie co, bierzemy to. Super, bierzemy to i zobaczmy, gdzie jest ten biznes otwarty. Pokaż nam, moja droga, gdzie ten biznes został otwarty. New Glans, przepraszam, co dostaliśmy? Dobre pytanie, kawiarnie. Kawiarnie, proszę, to jest to? Nie, to nie jest to. Co, gdzie jest ten biznes? Kolego, gdzie ty jesteś? Namierzmy cię. Biznes. Tu jest kawiarnia, słuchajcie. Tu mamy, otworzyliśmy kawiarnię. Ale to jest super, bo dostaliśmy ją praktycznie za friko. A na pewno te butelki, to wszystko, co by nam dodali, to nie byłoby tak wartościowe. A quest, no cóż, pewnie się jeszcze pojawi. Ok, kolejne zadanie? Tak. Coś chętnie. Coś więcej chcesz? Improved Home Beer Operation U. O, już chcą ulepszeń. No dobra, to otwieramy, oczywiście otwieramy tą listę questów, bo tutaj u niej zawsze będą dobre interesy. Oczywiście zabieramy tutaj 35 od niej dolców. Całkiem spoko, całkiem przyzwoicie, jak na tą potrzebę. Czy zna kogoś fajnego? Ciągle odsyłają mnie tak daleką lokalizację. No nie, tam na pewno nie będziemy na razie się pchać. Więc w tym momencie my tu zakończyliśmy. Jeszcze, moja droga damo, ja tobie sprzedam troszkę piwa. Bo tego piwa mamy aż... No nie, za 4 sztuki to ja nawet się nie opłacam, słuchajcie. 4 sztuki, ja poniżej 5. Jeżeli nie ma 5, to ja w tym momencie szkoda mi tych punktów akcji. Przyznaję, bez tego to naprawdę będzie słabo. Dobra, w takim razie pojedziemy tutaj. Próbujemy tutaj opchnąć piwo. I będzie 32. No i to już jest konkretna. 256 dolców za 8, wiecie co? Jakbym tak zamienił, jakbym chciał lepszą cenę. O, może spróbujmy tak. Ja wiem, że podbijamy troszkę, obniżamy sobie, ale to tylko 6 tur. Ale i tak, słuchajcie, 25 sportów uzyskaliśmy. Żyć, nie umierać. Można biznes takie robić. Ok, słuchajcie, mamy questa. Podjedziemy sobie jeszcze tutaj. I tutaj oczywiście chcemy pogadać. Tak, tutaj chodziło o questa ochrony przed tymi pomarańczowymi. I w tym momencie już są zadowoleni, tak, no, widzicie, zadowoleni, nie ma problemu, oczyszczone, nikt tutaj się już nie będzie ci narzucał. No i pokaż mi, czy mamy kogoś w okolicy. No można by tu podbić relację, ale tą relację chyba będę chciał podbić w momencie, kiedy będę ten narożnik przejmował. Więc na razie kolegę sobie wstrzymamy się, na pewno się przyda to w przyszłości. Ten oto widok napawa mnie pewnym optymizmem i dał mi pewien pomysł. Mianowicie tutaj Anna Walter, czyli Dywizja Czerwonych Doyle'ów, walczy z Teresą Szczewczyk, czyli z miejscowym gangsterem. I tak się zastanawiam, czy nie szłoby na przykład wspomóc tych gangsterów w dalszych ich działaniach, czy na przykład nie zlecić tym pojedynczym gangsterom ataku na Doyle'ów. Dzięki temu udałoby nam się zaatakować, zlikwidować trochę tej ekipy, samemu nie być narażonym na złe pomówienia, na złe relacje późniejszych tutaj okolicznych mieszkańców. Trzeba będzie tego spróbować, trzeba będzie tego zaryzykować, dlatego też postanowiłem sobie tutaj sobie pojeżdżę, trochę sobie jeszcze pozwiedzam, ale docelowo udam się naszą postacią, którąś pewnie z partii Timotev, która się w sumie tutaj kieruje w tym kierunku, żeby podbić kolejne te biznesy, dogadać się kwestii opłat, dogadam się z Parvelem i dogadam się z Leo,
z tego względu, że oni mają idealne preferencje do tego, żeby powalczyć sobie z czerwonymi. Co byłoby mi całkiem na rękę. Natomiast tutaj mam jeszcze deal z kolegą R. Sauler, który nam proponuje jakiś biznes. Okej, na czym biznes będzie polegał? Mamy deal, który po wpłaceniu 216 dolców otrzymamy ekstra bonus, czyli 4 deski i 4 cegły. W sumie nie byłoby to złe, nie byłoby całkiem głupie, tylko z tego względu, że nie mam 216 dolców, tylko dlatego nie mogę tego zrobić. Ale sądzę, że dogadamy się, tylko najpierw tutaj obsłużymy lokalnych tutaj przedsiębiorców. Sądzę, że tutaj jak najbardziej, tutaj trzeba też podsłaniać. A Corner Control, ponad 50 skrzyżowań należy do nas, dostaliśmy achievement, kolejne 54 skrzyżowania przyłączyły się, no to słuchajcie, to już naprawdę potężny biznes, jak widzicie, coraz więcej niebieskiego i to jest prawidłowy wzór, prawidłowe nastawienie, tak się powinno właśnie tutaj działać, czyli jak najwięcej niebieskiego przejąć. Przy okazji mamy jakiś bonus. Elizabeth Hay, która jest dobra w gadce, to wiecie co, dajmy jej punktów akcji. Ona nie musi być dobra w strzelaniu, ona musi być dobra w akcjach. W akcjach działaniu policja okupuje te dwa narożniki. Ten akurat słabo, tutaj też słabo. No i zobaczmy, gdzie mamy narożniki. Tu przejęliśmy. No i to jest idealne miejsce, dzięki temu, że tutaj nawet nawiązaliśmy współpracę. Bardzo mnie to cieszy. Czyli tutaj mamy komplet, czyli tutaj Midwave, Katrin Piotrowski w tym momencie już się w pełni sprawdziła, super, bardzo mi to cieszę. Tutaj także mamy ten narożnik, bardzo dobrze, chyba nawet mamy dzięki temu, tak, po raz pierwszy mamy Massachusetts and Sunrise, czyli taki oto wieżowiec, hotel wręcz, będziemy mogli ugadywać, no i to jest bardzo dobry kierunek, bardzo fajnie. Tutaj widzicie kolejne narożniki, i tu kolejny, i tu kolejne, i tu kolejne, coraz więcej tego do nas się dołącza. Ach, dobre informacje, dobre rzeczy, tylko teraz trzeba dobrze ponegocjować ceny ubezpieczenia. Mamy naprawdę dobrą postać, nasza Elizabeth Hay jest osobą, która bardzo jest przyjazną, do której naprawdę pozytywne relacje u niej są bardzo długo przechowywane oraz jest atrakcyjna, więc dlatego też tą osobę wysyłam na rozmowę, na obiad do rezydencji. I proszę bardzo, witam, jesteśmy na czas, więc witam serdecznie i możemy nawiązać poziom relacji z Williamem Place'em, ale ciekawe, że z Williamem Place'em minus 30 punktów, a nie wiem dlaczego, w każdym razie, okej, no to wykorzystujemy, nie wiem dlaczego z Williamsem, a i znowu kwestie rodzinne i właśnie o tym, co jak mówiłem, że kwestie rodziny popsuły nam teraz interesy w kontie, tak samo tutaj na to wychodzi, że z tym człowiekiem mamy problemy, tylko jaka to będzie rodzina, z kim to rodzina była, a z Lee, no to wszystko jasne, stare nawyki, stare niestety porachunki teraz nam czkawką odbijają się. Trzeba zobaczyć, jak wygląda możliwość współpracy z tymi lokalnymi chuliganami. Jest możliwość pracy podjęta. Dobra, oczywiście to taka kwestia, że nigdy masz nie zorientować, kto to zaatakował, że ty masz się zająć, a my umywamy ręce. A oczywiście zagadkami odpowiadamy, ale mamy tysiąc za najęcie takiego chuligana. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, żeby się doilami zajęli. 1000, no to przyznaję, trochę gruba kasa jak na tym etapie, bo jednak bardziej mi zależy na tym, żeby faktycznie odblokować tutaj, w tą lokalizację, to przedsięwzięcie, w którym będziemy mogli jeszcze lepiej sprzedawać, jeszcze lepszej jakości produkty, czyli właśnie Corner Speakers mamy aktywny i bym chciał właśnie to. Natomiast tutaj trzeba 3000, 20 mebli, 20 drewna. No, przyznaję, jak na chwilę obecną, to dostajemy tak naprawdę słabe rozwiązanie, jeżeli chodzi o możliwości zarobku. Ale, czy nasze przedsiębiorstwo już ruszyło? Czy możemy? Tak, 60 butelek, o jak dobrze, 45 butelek. No to co, w pierwszej kolejności zaczniemy chyba od tych questów, bo mamy tu jedną buteleczkę, 10. Tu mamy także 10.
więc mielibyśmy 20, no to super. W takim razie kierunek, jedziemy tutaj i spróbujemy zaliczyć tego questa i 11 danie, czy 13, więc wiecie co, najpierw zaliczmy tutaj po kolei i zobaczmy, co tak naprawdę dostaniemy za to zaliczenie. Czy to będzie tylko kasa, a może jakiś dodatkowy bonus? Jestem ogromnie ciekaw, dowiedzmy się, co nam dać. Proszę, to co chcieliście, macie i aha, po prostu lepsze relacje. Fajnie, naprawdę fajnie. Ile te relacje będą trwać? 36 tur. No to chociaż tyle. Ale wątpię, żebym do tego czasu tutaj ktoś dołączył. No liczyłem na jakąś kasę, przyznaję, naprawdę. Mam nadzieję, że może tutaj chociaż będzie pieniądze, tak? Serio? Ja się cieszę, naprawdę się cieszę. To jest oznaka mojego zachwytu, że poprawiłem sobie relacje i zaliczyłem questy. Tymczasem w takim razie sprzedajemy Black Bombier do naszej szanownej pani tutaj. I tutaj Dililia Tea Room. W takim razie, no cóż. Aha, i nawet nie mogę dojechać na czas. No to chyba trzeba będzie podpiąć kogoś z tej okolicy. Tutaj jesteś chwilowo niedostępna. A właśnie, Party Team of Eve. Ty byś tutaj podpisała umowę z naszą tutaj organizacją, z samochodem, aby lepsza współpraca była na tych terenach. Co? Okej, za przysługę sądzę, że jak najbardziej. I tutaj jeszcze trzeba wpłynąć na tych. Ale wiecie co, to niech wpłynie nasz kolega Leon, zwłaszcza, że u niego mamy przysługę. Czy mógłbyś wpłynąć? Chyba, że ewentualnie wpłynęlibyśmy. Tutaj mieliśmy kogoś, czy mi się wydaje, że która może wpłynąć na tą osobę. Była. Ale w tym momencie widzę, że już żadnych bonusów nie ma. No to dobra, spróbujemy na razie w takim razie tak zagrać. I w tą stronę. Proszę, przygotowane, udało się. I teraz od tej osoby jeszcze zakupimy troszkę słoiczków. Dzięki temu podbijemy sobie relację na 45. I oczywiście przygotowujemy biznes załatwiony. Mamy w takim razie w tym miejscu już wszystkie biznesy wykupione. Tutaj dodatkowo Ford dostał bonus. Pora zobaczyć, ile faktycznie nasze zamieszanie z produkcją tego lepszego piwa kosztuje. Standardowa cena 30, a jeżeli podniesiemy sobie, słuchajcie, 30, przepraszam bardzo, niby miało być więcej, tak? No to co? Tylko 30 dolców? Dobre, 30, 210 do kieszeni. Proszę, udało się, bez kłopotów, bez żadnych wyzwań. Teraz tylko trzeba tutaj jeszcze podpiąć, w tym razie tu gwiazdkę podpinam, żeby wiedzieć, gdzie mogę sprzedawać dodatkowe, lepszej jakości piwo. 18 sztuk jeszcze mam, więc całkiem spoko. Tak, Ford sobie świetnie daje. Najpierw sprzedajmy 25, a nie, przepraszam, cena 25. To ja już cenę sobie podniosłem. No to oczywiście do 30. Czyli jak widzicie, piękna cena, 30 dolców za sztukę. No to jest całkiem spoko, bo już mamy tutaj 1300. No, to teraz zacieramy rączki i ogarniamy biznes lepszej sprzedaży w tym oto lokalu. Bardzo, bardzo dobrze. Nasz biznes coraz bardziej rozrasta, coraz więcej wymaga surowców, a przede wszystkim stałych ich dostaw. Dlatego też pora zrobić coś automatycznego, bo ile razy można zarządzać tymi kierowcami z palca, ile razy możemy tutaj ręcznie tymi wszystkimi sterować. Pora jakieś automaty, dlatego też dostawiamy delivers, ustawiamy sobie pozycję, kto ma kierować, jak się ma nazywać trasa. Trasa się będzie nazywała oczywiście piwo. Dołączamy kierowcę. Kierowca z tego względu, że Josephine najlepiej się pod tym względem nadaje. Nadajemy miejsce, co zaczynamy, czyli kupowanie zasobów. Będziemy kupować zasoby. Na dzień dobry będziemy kupować oczywiście słoiki, których zawsze nam brakuje, których zawsze nam potrzeba. Wybieramy z tego miejsca, że ma zakupywać. I będzie kupował ile się da. Dodajemy kolejny krok. Chcemy tym razem kupywać barley, czyli jęczmień. Natomiast będziemy kupywać tego 8 sztuk. Nadajemy kolejny krok. Teraz chcemy iść do drugiego sklepu, czyli kupywać tutaj, z tego miejsca, ale zakupywać ponownie słoiki. Bo tak jak powiedziałem, słoików nam nigdy
za wiele, więc nadajemy to, kupujemy ile się da zakupione. Następnym krokiem będzie przejście do rzucenia jęczmienia do przetwórstwa, czyli z drop off wybieramy ten punkt i oczywiście rzucamy nie słoiki, a rzucamy barley, wszystko co się da, więc mamy to. Nadajemy kolejny krok, mamy z tego punktu, gdzie tworzymy syrop, pobierać syrop w całości. Kolejny krok, z tego miejsca jedziemy teraz do Harold Polish Meat Counter. Oczywiście składujemy tutaj syrop w całości, a stąd zabieramy pick up piwo, które możemy rozsyłać oczywiście na dwa strony, czyli raz do sprzedania, więc zapisujemy sobie, że ma to pobrać. Następnie jedziemy do tego miejsca, gdzie składujemy, ale nie wszystko, tylko tak gdzieś około połowy, czyli gdzieś możemy zostawić, jeżeli produkcję mamy na wysokości 60 sztuk, to możemy zostawić until 30. Zapisujemy. Następnie z tego miejsca jedziemy mostem i zostawiamy całą resztę tutaj. Natomiast z tego miejsca oczywiście zabieramy to, co się wyprodukowało, czyli już backroom beer. I z tego miejsca oczywiście to zapisujemy i jedziemy na sprzedaż. Czyli chcemy teraz sprzedać zasoby tutaj, ile się da. Następnie jedziemy teraz tutaj do kawiarni, także sprzedajemy ile się da. Jeszcze możemy zahaczyć o jeden z punktów, czyli tutaj. I sądzę, że też można zrobić. W każdym razie warto pamiętać o tym, żeby ta ścieżka była najlepiej po punktach, po miejscach, gdzie możemy to sprzedawać, bo jednak tutaj jest bardzo istotne, żeby ten surowiec schodził do zera z naszego pojazdu, więc możemy po prostu dodać ostatni punkt, ten, także sprzedajemy all i to jest wszystko. I z tego miejsca wracamy z powrotem do magazynu i cała ścieżka się powtarza. Tak mniej więcej wygląda nasza trasa, zobaczymy co z niej wyniknie. Oczywiście tu jest piwo i odpalamy. Mam nadzieję, że to zadziała, że nasza koleżanka Transli będzie właściwie to dostarczać. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działać. Jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli coś źle według was zrobiłem, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Postaram się to poprawić, postaram się tutaj to lepiej z tym zadziałać. W każdym razie będziemy eksperymentować z tymi trasami, bo na pewno ten system dostarczenia jest całkiem fajny. Fajnie pomyślane, że taka opcja została dodana, bo faktycznie dla tych biznesów, jakie posiadamy, ręczne ustawianie cały czas dostaw mogłoby być już uciążliwe. Więc nasza Transli w tym momencie została zabrana z tej listy dostępnych postaci do automatycznego dostarczania surowców. Oczywiście trzeba pamiętać, że w całym tym biznesie jeszcze uczestniczy taki surowiec jak chmiel. No, póki co tego nie mam w dostawach, ale mogę tego bardzo dużo nawieść, z tego względu, że chmiel bardzo dużo miejsca na ciężarówce zajmuje i bałem się, mogę ewentualnie ściągać po jednej sztuce. Tylko wolałbym na razie sprawdzić, czy w ogóle system automatycznych dostaw działa. Dobra, póki co bierzemy się za ostatni krok, czyli otwarcie tego biznesu. Zostało nam dosłownie kilka rzeczy do zgarnięcia, czyli meble, tylko i wyłącznie meble. A przy okazji, jeszcze tutaj ogarnąłem jedno ze spotkań, co mi dało przywileje poznania osoby, która mi swoją drogą dała questa. Wystarczyło dać jej słoiki, 28 słoików i dzień dobry, otrzymujemy w bonusie piwo, cydr, wino lub Monshire. Tylko zdecydowanie ja bym chyba wybrał tym razem cydr, z tego względu, a nie, bo to jednak quest jest cydr lepszej jakości. I wiecie co, tym razem raczej
biorę wino z tego względu, że wino też u mnie jest w ładnej cenie i podnosi możliwości współpracy w przyszłości. Piwa mam na tyle, żeby sobie dać radę, więc nie będziesz z tym żadnego kłopotu. Więc proszę bardzo, dziękuję. Warto brać udział w spotkaniach. Zdecydowanie warto. W końcu udało się, bo długich pracach zebraliśmy 3000, 20 mebli i 20 desek. Mam nadzieję, że teraz ta budowa pozwoli nam naprawdę sprzedawać lepszej jakości piwo i większej ilości lepszej jakości piwo. W każdym razie udało się ostatecznie, tak 6 tur, ale w końcu będziemy mieć, tak jak widzicie, wszystkie rodzaje piw i nawet jakieś cigarety czy papierosy będziemy mogli, o ile gdzieś znajdę możliwość ich zakupu, bo nigdzie ich póki co nie widziałem. Natomiast to mnie teraz urządza, ogromnie mi to urządza, bo i piwa będę miał więcej sprzedaż i będę miał więcej wszystkiego, więc pora. W kolejnym kroku na pewno trzeba będzie ulepszyć produkcję, nawet mamy Improve Homebrew Operation, czy nawet mamy tego questa, żeby zwiększyć produkcyjność, co nie będzie akurat długo trwało, bo tylko 3 tury. Później docelowo będziemy mieć produkcję o wysokości 100, czyli naprawdę ta produkcja, naprawdę ta sprzedaż będzie na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Systemy automatyczne obsługiwane, wszystko mamy obsługiwane, jesteśmy w dobrym kierunku, żeby wszystko to działało tak jak trzeba. W końcu możemy powiedzieć, że biznes działa własnym życiem? No może jeszcze trochę nie, ale już do tego naprawdę nam niewiele brakuje. Mamy w większości systemy ogarnięte, jeszcze tylko to odpowiednie ściąganie ubezpieczenia i wszystko będzie na dobrej drodze. Natomiast jeżeli odcinek wam się podobał, serdecznie was zapraszam do łapkowania, do polecenia i do komentowania. Mam nadzieję, że takich systemów automatycznych więcej w przyszłości będziemy tworzyć. Mamy jakby nie było 59 narożników dostępnych, mamy praktycznie 17 ludzi, mogę już zatrudnić, mamy 9, więc naprawdę więcej możemy tego zautomatyzować. Mam nadzieję, że tak będzie, taka będzie kolej rzeczy, że teraz będziemy coraz więcej automatyzować. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję. Zapraszam was na kolejne przygody z City of Gangsters. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!